66, jeżeli się nie mylę, zapomniałeś dodać numeru, ale chyba mówię dobrze. Tak, numer z piekieł. Numer z piekieł 66. No co, Zizu, chciałeś dodać najpierw coś przed rozpoczęciem rozmowy i dyskusji na temat tego, co się wydarzyło dzisiaj w Białymstoku. Witam wszystkich i co, no zaczynamy powoli. Dobry wieczór, dobry wieczór. Wracamy po trochę dłuższej przerwie. Miejmy nadzieję, że już w miarę regularnie będziemy. Natomiast chciałem powiedzieć, że wiecie, nie rajcują nas takie robienie pokojów po każdym meczu. Wolimy trochę z mniejszą częstotliwością, a coś bardziej konkretnego. Postanowiliśmy, że zrobimy ten pokój po Jagiellonii, po trochę dłuższej przerwie. Natomiast wieczór pewno dla Was, jako dla kibiców Widzewa, no średnio udany i średnio fajny. Dla nas też, natomiast tutaj chciałem na początku zacząć też od takiej niemiłej wiadomości. Nie wiem, pewno wielu z Was wie lub nie wie. Wczoraj odszedł nasz kolega, który można powiedzieć, że był przy narodzeniu Widzew Redrum, tego projektu, w którym mamy przyjemność brać udział już od ponad 2 lat z Patrykiem. Piotrek, pewno dla wielu z Was bardziej znany na Twitterze jako fan Atletico. Bardzo przykra wiadomość, która wczoraj do nas dotarła. Niestety Piotrek zostawił dzieci. Już teraz będzie kibicował Widzewowi z sektora Niebo. Jak możecie, ci, którzy wierzą, zmówcie zdrowaśkę jakąś za Piotka. Miejmy nadzieję, że będzie nam kibicował teraz z góry i mocno wspierał Widzew, tak żebyśmy mogli wspólnie cieszyć się w może nie tak odległej przyszłości z 5. gwiazdki. Pokój jego duszy. Trzymaj się, Piotrek. Podpisuję się również pod tym, co mogę od siebie powiedzieć. No, na pewno smutna informacja. Nikt nigdy nie jest przygotowany na taką informację, jaka do nas dotarła i myślę, że za wiele mądrych rzeczy w tym momencie nie można powiedzieć. Mam nadzieję, że rodzina jakoś to na pewno nie łatwo, ale jakoś to przetrwa. I to tyle. Myślę, że możemy zacząć równie nieciekawy temat jak dzisiejszy mecz. Ja jeszcze od siebie dodam tylko, że wcale nie zrezygnowaliśmy z Redrumu. Gdzieś tam mieliśmy troszkę większą przerwę. Natomiast to, tak jak powiedział Zizu wcześniej, jesteśmy i będziemy cały czas. U mnie troszkę mniej czasu wolnego, prywatnego, który poświęcałem na również widzewskie tematy, ale niekoniecznie związane z Redrumem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno będziemy starać się wrócić do regularności. Nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć do jak częstej, natomiast na tyle, aby ten słuch u nas był regularny i żeby ci goście przede wszystkim też pojawiali się tak, jak do tej pory to bywało i będziemy starać się wrócić na właściwe tory. Także to słowem wstępu. No i co, myślę, że można przejść powoli do tego, co się wydarzyło, a może co się nie wydarzyło z mojej strony. Inaczej, Zizu, zacznij ty, a zobaczymy, czy moje przewidywania się sprawdziły co do tego meczu. To jak rozmawialiśmy jeszcze przed spotkaniem, to powiedziałem, że to będzie powtórka ze Szczecina i się w sumie dużo nie pomyliłem. Oczywiście zachęcamy Was do zadawania pytań, bo w sumie długo nie rozmawialiśmy. Jeżeli macie ochotę z nami pogadać na temat tego, co się ostatnio wydarzyło na Widzewie, ale przede wszystkim co do tego dzisiejszego meczu, no i jak ta przyszłość, czy transfery tak, czy jeszcze nie, więc zachęcamy Was do rozmowy. Jest późna godzina, ale myślę, że warto parę tematów przedyskutować. Tak, no jesteśmy bezpośrednio na gorąco po meczu, więc oczywiście, tak jak wspomniał Patryk, zgłaszajcie się, wygłaszajcie swoje opinie na temat tego meczu, który się dopiero co zakończył, ale także ogólnie z rozpoczęcia sezonu w wykonaniu naszych piłkarzy.
No ja byłem troszeczkę większym optymistą niż Patryk. Już zdradził nasze zakulisowe rozmowy przed meczem. Mi tak delikatnie rozum podpowiadał, że to może się zakręcić koło remisu. Obstawiałem 1-1. No było blisko i można powiedzieć bardzo daleko. W mojej opinii tak na gorąco po meczu zagraliśmy no, kolejny po Szczecinie no, bezbarwny totalnie mecz. Taki bezjajeczny strasznie. Nie dojechaliśmy do tego Białegostoku. No, sama ta bramka, którą straciliśmy, była kuriozalna, tak jakbyśmy w ogóle jeszcze nie byli na boisku, myślami byśmy byli gdzieś daleko, na pewno nie na Słoneczne w Białymstoku. Ciężko powiedzieć coś pozytywnego po tym meczu. Czekałem bardzo na debiut Kreśnika Hajryziego, no bo jak pewno wszyscy wiecie, to był piłkarz, który przychodził do nas w letnim okienku i mógł się pochwalić przynajmniej papierowym, najlepszym CV ze wszystkich transferów, które dokonaliśmy tego lata. Więc pewno wielu z was pokładało w nim duże nadzieje. Trener Myśliwiec uznał, że sezon rozpocznie dwójka stoperów, która była podstawową dwójką w ubiegłym sezonie, czyli Juan Ibiza i Mateusz Żyro. No ale jak pewno wszyscy doskonale sobie zdajecie sprawę, Ibiza dosyć szybko zebrał te 4 żółte kartki, musiał pauzować w dzisiejszym meczu i w końcu przyszedł czas, że mogliśmy zobaczyć tego Kreśnika Hajryziego. Ciężko się wypowiadać jednoznacznie na temat jego debiutu, bo jak wiemy, no troszeczkę się obciął przy tej pierwszej bramce i to słabo wyglądało. Natomiast mam wrażenie, że tamta akcja jeszcze mogła być przerwana i to, co mnie mocno denerwuje, irytuje i daje do myślenia, to, że tracimy kolejną bramkę w sposób taki głupi, kuriozalny. Właściwie ze środka pola karnego, między 8 a 11 metrem, tracimy już którąś bramkę z rzędu. Tak traciliśmy bramki w Szczecinie, tak potrafiliśmy stracić też bramki w Łodzi, więc tu na pewno jest dużo do poprawy. Tak jak mówię, nie chcę oceniać tego debiutu Hajryziego jakoś jednoznacznie, bo to jest za krótki wymiar czasowy, żeby ocenić jakoś radykalnie piłkarza. Tym bardziej, że no, zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe, gdy nie grasz i nagle dostajesz swoją szansę. Brakuje ci tego rytmu meczowego, dlatego absolutnie go nie skreślam. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że ten debiut jego nie wypadł jakoś kolorowo. Nie wypadł też jakoś strasznie tragicznie, no ale jednak fakty są nieubłagane i to nie wyglądało dobrze. No na razie z tych wszystkich transferów, na chwilę obecną oczywiście oceniając, można powiedzieć, że najlepiej zdecydowanie wygląda Kozłowski. To jest solidny piłkarz, widać, że bardzo szybko zapracował na powołanie do reprezentacji Słowacji. Słowacy też go docenili, jego postawę tutaj w naszym klubie, więc ja się cieszę z tego transferu, uważam, że to jest dobry transfer. On daje radę według mnie. Mamy w końcu lewego obrońcę z prawdziwego zdarzenia, bo jak sobie doskonale zdajecie sprawę, często było tak, że u nas było jednak szycie na tej lewej stronie i niekoniecznie grali piłkarze, którzy byli nominalnymi lewymi obrońcami, a on jest lewym obrońcą z krwi i kości, to jego nominalna pozycja. Także wygląda fajnie. Natomiast reszta transferów letnich, no na razie ciężko coś powiedzieć pozytywnego o nich. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest jeszcze krótki okres czasowy i dopiero pewnie zimą będzie można to jakoś bardziej ocenić, ale no na chwilę obecną według mnie żaden transfer oprócz Kozłowskiego nie daje nam wiele, coś takiego ekstra na plus. No według mnie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, cały czas ja mam, można powiedzieć, jakąś już, nie wiem jak to nazwać, ale jakąś manię, że brakuje mi tej dziesiątki po prostu cały czas w Widzewie. Uważam, że powinniśmy jeszcze sprowadzić piłkarza numer 10 z prawdziwego zdarzenia, człowieka mobilnego, takiego, który by pasował do filozofii trenera Myśliwca. Samo to, że trener Myśliwiec w tamtym sezonie przestawił Bartka Pawłowskiego na tą pozycję. Teraz zaczęliśmy Klimkiem Antkiem na tej pozycji. Później, wiadomo, gra Kuba Łukowski. Pokazuje to, że trener szuka, bo nie ma takiego klasycznego piłkarza, którego by widział w swojej filozofii. Oczywiście mamy Sebastiana Kerka.
Natomiast na tą chwilę Sebastian, jak pewno wszyscy sobie zdajecie sprawę, nie jest gotowy, żeby grać w jakimś większym wymiarze czasowym i według mnie to jest nie do końca piłkarz, który pasuje do filozofii trenera Myśliwca, bo trener chce presować, trener chce dużej intensywności, no Sebastian nam tego nie da. Sebastian ma bardzo dobrze ułożoną nogę, to jest bardzo dobrze jak na polskie warunki, to wręcz genialnie wyszkolony techniczny piłkarz. Natomiast czy on się odnajdzie w systemie trenera Myśliwca, tutaj mam spory znak zapytania. To tak na początek bym chciał powiedzieć. No dla mnie ten mecz generalnie nie tyle, że spodziewałem się aż tak słabego meczu, ale uważam, że gdybyśmy zagrali na odpowiednim poziomie, a na wyjazdach ewidentnie nie gramy w taki sam sposób, jak gramy u siebie, nie wiem, czym to jest spowodowane, bo ja nie kupuję tego spostrzeżenia na to, że na wyjazdach gramy zupełnie inaczej niż gramy u siebie, bo nie gramy w La Lidze, żeby tutaj naprawdę aż tak się szykować na przeciwnika typu Jagiellonia. Oczywiście na nasze standardy to jest na pewno klasowy zespół, natomiast no, mecz zagrali jaki zagrali, wygrali to na pół gwizdka tak naprawdę. Mieli oczywiście więcej sytuacji, co pewnie w dużej mierze jest spowodowane tym, że jednak przez całą drugą połowę graliśmy w dziesiątkę. Natomiast nic wielkiego nie pokazali. Gdybyśmy zagrali na odpowiednim poziomie takim, jak potrafimy to zrobić w Łodzi, to myślę, że bylibyśmy tutaj w stanie wygrać. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale te spotkania na wyjazdach, mam wrażenie, że wychodzimy przestraszeni. Te pierwsze minuty są dramatyczne z reguły. No ta bramka w drugiej minucie chyba, jeżeli się nie mylę, ale na samym początku. Brak koncentracji, to pójście na raz naszego nowego obrońcy. No bardzo dużo fauli, generalnie problemy z kryciem. Tych żółtych kartek łapiemy mnóstwo czerwonych. Trzecia czerwona w siódmym spotkaniu, jeżeli się nie mylę. Tutaj napisałem postaw w przeciągu podczas meczu, że Alvarez równa pochyła. No dla mnie same bramki to nie jest wyznacznik tego, co piłkarz prezentuje, ale też straty, które dla zespołu prowokuje. No i tych strat w każdym meczu przynajmniej jedna poważna, po której jest bardzo duży smród. Oczywiście gdyby patrząc tylko przez asysty i bramki, to oczywiście nam bardzo dużo daje, ale tych strat takich naprawdę poważnych jest też w każdym meczu przynajmniej kilka, a takich bardzo poważnych z konsekwencjami, no przynajmniej na jeden mecz, taka naprawdę no gruba strata, albo właśnie tak jak teraz ta czerwona kartka, no totalnie niezrozumiała decyzja. Tym bardziej, że było widać, że sędzia tutaj tymi kartkami rzucał praktycznie na lewo i prawo przy każdej stykowej sytuacji, czy przy każdym faulu wyciągał żółty kartonik, także akurat po niej bym się tego nie spodziewał, bo raczej jeżeli miałbym tutaj postawić zawodnika, który w taki sposób, w takiej sytuacji by się zachował, to Jordi. Jego raczej plasowałem na zawodnika takiego, który jest ukształtowany już i w takich sytuacjach nie podejmuje takich decyzji. Tym bardziej, kiedy przegrywamy i od 25 minuty zaczęliśmy w miarę wchodzić w ten mecz i pokazywać, że potrafimy też coś skonstruować, bo te pierwsze 25 minut były bardzo słabe w naszym wykonaniu. Później ten mecz się wyrównał, mieliśmy może żadnych klarownych sytuacji z tego nie wynikało, ale na pewno były takie momenty, gdzie tą grę prowadziliśmy, bądź po prostu Jagiellonia nam pozwoliła. Natomiast no to ta decyzja plus inne, no generalnie dla mnie Fran mocno w dół właśnie przez te straty takie kluczowe, które no od samego początku mu się zdarzają. Nie chcę mi się teraz tego analizować, ale no pewnie jak będziemy o tym rozmawiać, to dojdziemy. W każdym meczu była taka sytuacja, gdzieś wyprowadzenie piłki, strata po tym, no generalnie sporo tego jest. Ta czerwona kartka przelała czar goryczy i generalnie no w mojej ocenie bardzo słaby kolejny występ. Także jeżeli chodzi o niego, to tyle. Natomiast no jeżeli chodzi o samą grę, no to nie spodziewałem się tutaj oczywiście, że w drugiej połowie nagle się obudzimy, no bo Jagiellonia mimo wszystko jest to zespół na tle naszego jeszcze na pewno lepszy, grający u siebie, aczkolwiek no nie pokazali wielkiej piłki. Tutaj myślę, że grając po 11 byliśmy w stanie
byliśmy w stanie, myślę, że ten mecz co najmniej zremisować. Szkoda, natomiast no, jeżeli chodzi o kadrę, no to moim zdaniem również brakuje tutaj dziesiątki, która by bardziej brała grę na siebie. No i też tej dziewiątki mimo wszystko, bo jednak Brondage to nie jest być może zawodnik na dziewiątce w naszym zespole moich marzeń, które mi się śni po nocach. Doceniam jego pracę i przede wszystkim pomoc tutaj w środkowej linii. Wygrywa te pojedynki, zgrywa te piłki. Generalnie robi dużo dobrego i tej pracy faktycznie nie widać w liczbach. Natomiast no, brakuje nam kogoś, kto na takie mecze jak ten byłby bardziej ruchliwy, dynamiczny, zwrotny. Takiego napastnika. Oczywiście no, to nasz drugi zawodnik teoretycznie ma takie predyspozycje, natomiast ja mówię o zawodniku, który by tu grał od pierwszej minuty i tego typu zawodnika jak Cernas, o tego typu zawodniku mówię. Takiego zawodnika mi brakuje pod taką grę, jaką widzę, pokazuje przynajmniej w meczach u siebie. No i co? Myślę, że takie mecze na wyjazdach, jak chociażby z Pogonią, czy teraz z Jagiellonią, generalnie pokazują, że ten zespół jeszcze nie jest skompletowany i tutaj jeszcze wiele brakuje do tego, żebyśmy byli bardziej regularni. Bo jednak no mimo wszystko Jagiellonia dzisiaj była do ogrania i myślę, że gdyby ten zespół był ciutkę lepiej wzmocniony, przede wszystkim w tych newralgicznych miejscach, to myślę, że dzisiaj byśmy na pewno z tym jednym punktem wyjechali, no bo Jagiellonia nie była na tym samym poziomie, na którym była jeszcze na koniec poprzedniego sezonu, także myślę, że tutaj bardziej my przegraliśmy ten mecz niż Jagiellonia go wygrała, bo jednak mimo wszystko wielkiej piłki tu z ich strony nie było. A co do obrony jeszcze, no to generalnie Khairizi w tej całej sytuacji, no poleciał na raz, generalnie głupia decyzja, też miał bardzo dużo takich bardziej zapaśniczych zagrań niż piłkarskich, gdzieś tam łamanie się w pół, no słaby występ, natomiast no po jednym spotkaniu to też tak oceniać zawodnika, to też jest stres, w jakiś tam sposób jedziemy, debiutujesz w meczu z mistrzem Polski, więc generalnie jaki to by nie był mistrz, to pewnie zawsze gdzieś tam jakaś nerwowość się wkrada w to, tym bardziej debiut, więc no, mógł się taki mecz przydarzyć. Ja nie bywam na treningach, wspominałem ludziom, że na treningach jest petarda, więc jeżeli jest petarda, no to fajnie, gdyby to się przełożyło też na boisko, ale też nie ma co oczekiwać cudów, że nagle jeden zawodnik wchodzi do składu i nagle przestaniemy tracić bramki. Tutaj myślę, że to jest proces wymiany zawodników i poszczególnych ogniw rozłożony na parę okienek transferowych, żeby nagle obrona z dziurawej zrobiła się dużo szczelniejsza i tak dalej, i tak dalej. No, dlatego myślę, że tutaj nagle nie wskoczymy na szczyt statystyk defensywnych samym transferem Khairiziego, to myślę, że będzie proces, który będzie musiał jeszcze trwać i trwać, bo nie tylko on tutaj zawiódł. Myślę, że zawodników, których można by było skarcić za stratę takiej bramki, myślę, że można by było wymienić przynajmniej kilku. No tak, dokładnie, tak jak mówiłem wcześniej, tym bardziej, że ta akcja jeszcze mogła zostać przerwana po tym jego obcięciu się, kolokwialnie mówiąc, gdy poszedł na raz, tam jeszcze można było spokojnie to przerwać. Tym bardziej boli ta porażka z Jagiellonią, że tak jak wspominałeś, no Jagiellonia nie zagrała żadnego wybitnego meczu, wręcz bym powiedział mocno przeciętny, jak nie słaby to był mecz w wykonaniu Jagiellonii. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że oni są teraz po tym maratonie, no debiutują właściwie w europejskich pucharach, więc dla nich to jest nowość, granie co 3 dni, bo to wiadomo, że nie masz czasu na treningi, to jest rozruch, odnowa, samolot lub autokar, mecz i tak w koło. Na pewno byli teraz po ciężkim dwumeczu z Ajaxem, więc pewno wielu z nas też upatrywało trochę tutaj tej szansy. Ja nie widziałem właśnie tego takiego zęba w naszej grze. Dlatego napisałem też posta po meczu, że totalnie bezbarwna i bezjajeczna nasza gra była. I tak jak mówiłeś wcześniej, mamy znowu problem, żeby wejść dobrze w mecz. Jesteśmy jacyś zdekoncentrowani. To jest przerażające, że my już w drugiej minucie tracimy tak głupią ramkę.
i właściwie Jagiellonia sobie ustawiła mecz. No. O tym meczu też można powiedzieć to, że my grając w dziesiątkę w drugiej połowie, wyglądaliśmy lepiej niż w pierwszej połowie. Oczywiście też nie skonstruowaliśmy żadnych tam wielkich sytuacji, chociaż przy odrobinie szczęścia, przy tam jednym zamieszaniu w polu karnym mogliśmy tą piłkę wcisnąć. Natomiast no to też wiele mówi, tak, że grając w dziesiątkę potrafiliśmy zagrać trochę lepiej. I ta Jagiellonia naprawdę, no dzisiaj była spokojnie do skarcenia. Remis to była rzecz, która była naprawdę na wyciągnięcie ręki. I tylko nasza nieudolność, trzeba powiedzieć, sprawiła, że nie byliśmy w stanie tego zrobić. No, ja cały czas, tak jak mówiłem wcześniej, z uporem maniaka będę powtarzał, że brakuje nam piłkarza numer 10, prawdziwej dziesiątki, z prawdziwego zdarzenia. Kuba Łukowski to nie jest dziesiątka. Mam wrażenie, że on by nam dał znacznie więcej, grając na swojej nominalnej pozycji, czyli na skrzydle. Też dla mnie niezrozumiałe jest, dlaczego gra Sypek w podstawie. Ja rozumiem, że on dobrze się pokazywał w grach kontrolnych i tak dalej, ale jak sobie przypominam, jak przychodził do Widzewa, też dobrze się pokazywał w grach kontrolnych. Mnie on zupełnie nie przekonuje, przynajmniej na chwilę obecną. I uważam, że powinien Kuba Łukowski wrócić na swoją nominalną pozycję. Natomiast też rozumiem trenera, bo po prostu próbuje łatać to, czego nie mamy. No, 9 okienka, pewno jak dobrze wiecie, zamyka się 9, przepraszam, września zamyka się okienko transferowe. Jest jeszcze trochę czasu i ja bym naprawdę apelował do naszych działaczy, żeby rzutem na taśmę sprowadzili nam takiego piłkarza numer 10 z prawdziwego zdarzenia, który no, da trenerowi trochę oddechu i sprawi, że będzie miał dużo więcej możliwości wtedy taktycznych, rozwiązywania różnych zawiłości, bo tego nam ewidentnie brakuje. Wiadomo, że 9 już nie sprowadzimy, mamy w tej chwili zawodników na tą pozycję 3. No Sobol na razie nie daje nam nic. Rondicz, tak jak wspomniałeś, to jest fajny chłopak, bardzo sympatyczny, bardzo go lubię. Walczący, biegający. Natomiast ja uważam, że piłkarsko jest mocno ograniczony. I tego będę się trzymał. Liczę na Hamulicza, który te wejście do naszej szatni miał, to można powiedzieć, wybuchowe. Zderzył się z drzwiami. Szkoda, że nie z przeciwnikiem, tylko z drzwiami. Z tego, co chodzą słuchy, teraz w tej przerwie, która nas czeka, reprezentacyjnej, ma zacząć trenować. I mocno liczę, że dosyć w szybkim tempie dojdzie do w miarę jako takiej formy i będzie mógł przynajmniej wchodzić na kilkanaście, kilkadziesiąt minut z ławki na początek, bo uważam, że to jest piłkarz, który jeżeli by zbliżył się do formy, którą prezentował w Stali Mielec, no to da nam dużo, dużo większe możliwości niż Imad, niestety. Zobaczymy, jak to się potoczy. Tak jak mówię, no liczę przede wszystkim na ten transfer tej dziesiątki. Boli strasznie ten mecz właśnie pod tym kątem, że tak jak tutaj wspominaliśmy, gdy graliśmy w Szczecinie na poprzednim wyjeździe, no to Pogoń nie zostawiła nam złudzeń. No tam w ogóle miałem wrażenie, że nie wyszliśmy z autokaru, w ogóle nie dojechaliśmy na ten mecz i tam przeciwnik sprawił, że no, kolokwialnie mówiąc po piłkarsku, nie zrobiliśmy nawet sztycha. Natomiast tutaj mam takie przekonanie, że przeciwnik nie zrobił wiele, żeby wygrać ten mecz. Tak naprawdę wygrał to na stojąco, jakimś tam niedużym nakładem sił i to boli najbardziej. Oczywiście zapraszamy Was do dyskusji cały czas. Zgłaszajcie się. Ciekawi jesteśmy Waszych opinii, jak Wy widzieliście ten mecz. No i tak jak już wspominaliśmy, jak globalnie widzicie start sezonu w wykonaniu Widzewa. Ja pozwolę sobie na tam chwilę prywaty, bo zdradzę naszą prywatną rozmowę tutaj z Patrykiem. Ja przynajmniej na tym etapie, rozmawiając prywatnie, powiedziałem, że według mnie Widzew wygląda średnio, jeżeli chodzi o samą grę i punktujemy lepiej niż gramy. I no i po tym meczu niestety muszę podtrzymać swoją opinię. Taką samą miałem opinię na temat Kuby Łukowskiego, że Kuba Łukowski ma lepsze liczby i
niż jego gra wygląda tak naprawdę, bo uważam, że ta pozycja 10 to jest po prostu z braku laku, jak to się kolokwialnie mówi, i to jest piłkarz, który zdecydowanie by nam więcej dał na skrzydle. I to właśnie można porównać tego Kubę Łukowskiego z całą grą naszej drużyny, że po prostu lepsze punktowanie niż tak naprawdę nasza gra. No, może teraz ta przerwa na reprezentację jest zbawienna dla nas. Myślę, że trener Myśliwiec będzie miał sporo pracy. Następny mecz gramy w Katowicach, czyli kolejny wyjazd. Tam się zawsze nam grało ciężko, z tego co pamiętam historycznie. Więc to też nie będą jakieś proste zawody. Więc zobaczymy, jak trener Myśliwiec wykorzysta tą przerwę reprezentacyjną, jak drużyna będzie wyglądać po tej przerwie. Z tego co chodzą słuchy, jest planowany bodajże jakiś mecz kontrolny w następny weekend. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. Także no, przykre jest to, bym powiedział, że taka konkluzja, która na gorąco przychodzi po tym meczu, że no Jagiellonia naprawdę no nie musiała dzisiaj zrobić wiele, żeby to wygrać. I pewno każdy z was zdaje doskonale sprawę, że gdybyśmy my stanęli na wysokości zadania, to przynajmniej remis Białegostoku byłby na spokojnie w naszym zasięgu do przywiezienia, myślę. Nie no, wiesz co, no tutaj generalnie jakby porównać grę Pogoni Szczecin i Jagiellonii Białystok, to nie była ziemia, to generalnie nie ma nawet czego tutaj porównać. Dla mnie Pogoń no dwie klasy wyżej, jeżeli porównamy te dwa mecze, to myślę, że tutaj naprawdę gdybyśmy, no gdzieś jest ten problem w tych meczach wyjazdowych, że my wychodzimy strasznie bojaźliwi, w ogóle nie skoncentrowani na tym, co się dzieje na boisku, i są takie efekty, jakie są, a później jak grasz z takim przeciwnikiem, no to generalnie jest problem, żeby to odrobić, tak? Pogoń też miała sytuację na początku, nie strzeliła, no tutaj już praktycznie można powiedzieć, że w pierwszej minucie bramka, i no i później ciężko oczekiwać, żeby zespół na wyjeździe w teorii z zespołem no dużo lepszym jeszcze w dziesiątkę odrobił te straty, natomiast no z taką Jagiellonią, jaką dzisiaj mieliśmy okazję zagrać, no to uważam, że no, że słabo, że to przegraliśmy po prostu. Oczywiście ja każdy mecz, każdy przegrany przede wszystkim widzę w czarnych kolorach i mi się to nie podoba, chyba jak każdy kibic Widzewa, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że po prostu gdzieś ten mecz, te mecze na wyjazdach nam nie wychodzą i tak jak w Białymstoku, tak w Szczecinie spodziewałem się mniej więcej tego samego, aczkolwiek myślałem, że Jagiellonia dzisiaj pokaże dużo lepszy futbol. I dlatego ten niesmak zostaje, że jednak no, przegrywamy z zespołem, który na ten moment na pewno nie jest tym, do czego aspiruje, bądź do czego przyzwyczaił w poprzednim sezonie. No tak, tutaj to zdecydowanie. No to Jagiellonia myślę, że teraz jest dwie klasy niżej niż była jeszcze kilka miesięcy temu. Tak? Na pewno na to składa się wiele powodów, łączenie gry w lidze z europejskimi pucharami, pewno też roszady kadrowe, etc., etc. Ja oczywiście mam świadomość, że Widzew to nie jest jeszcze klub, który, to nie jest drużyna, która mogłaby regularnie punktować w każdym meczu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że my jesteśmy w tej chwili średniakiem i tak trzeba to powiedzieć. Natomiast oczywiście oceniamy na chwilę obecną, tak? Bo jesteśmy kibicami, takie nasze prawo, żeby oceniać i patrzeć na to, co dzieje się tu i teraz. Oczywiście nikogo nie skreślamy i tak dalej, bo jest to za wczesny okres. Natomiast na chwilę obecną, tak jak wspominałem na początku Red Roomu, że no, te nowe transfery na razie no, nie dają nam nic, oprócz Kozłowskiego, którego uważam za dobry transfer. I widzę tutaj progres w stosunku do tego, co mieliśmy na lewej obronie poprzednio, to teraz na pewno jest to półka wyżej, uważam, no to reszta tych transferów, a mało ich nie było, tak, trzeba powiedzieć, bo tutaj też nie robiliśmy pokoju, więc można powiedzieć kilka słów na ten temat, że jak rozmawialiśmy sobie po zakończeniu tamtego sezonu, to mówiliśmy sobie, że no, to jest dobry moment, to, że tak wielu zawodnikom kończą się kontrakty z Widzewem, to jest dobry moment, żeby tą drużynę przebudować.
to jest dobra chwila, żeby zrobić taką małą rewolucję w tej drużynie i pchnąć nowego ducha, dać nową jakość tej drużynie, dać nowe możliwości. No i faktycznie na początku wydawało się, że może tego nie będzie jednak, bo z klubu dochodziły takie głosy, że jednak tych transferów może nie będzie tak dużo, no a skończyło się jednak, trzeba powiedzieć, na rewolucji, tak? Bo jednak tych transferów naprawdę była spora ilość. I tak jak tutaj wspominamy, oczekujemy jeszcze do 9, do dnia, w którym się zamyka okienko, jeszcze tej 10, bo naprawdę uważam, że to by nam pozwoliło tutaj na dużo więcej i dało jakąś inną jakość. Natomiast no, tych transferów było sporo, no i trzeba powiedzieć na chwilę obecną, no, że tylko ten Samuel Kozłowski nam daje nową jakość. Reszta na razie, no, trzeba powiedzieć z przykrością, że nie dojeżdża. Kuba Łukowski oczywiście jest wartością dodaną, ale ja cały czas twierdzę, że Kuba Łukowski to jest skrzydłowy i on gra na tej pozycji, czyli na pozycji numer 10 z braku laku, tak? Po prostu trener Myśliwiec kombinuje, szuka, bo tak wystawił Klimka w Mielcu, później zrezygnował z tego, bo ten eksperyment po prostu nie wypalił. Kuba Łukowski wygląda trochę lepiej niż Klimek, ale uważam, że Kuba Łukowski dałby nam zdecydowanie więcej grając na skrzydle. Oczywiście liczby ma fajne, ale tak jak wspominałem wcześniej, no, to jest tak jak z grą Widzewa. Mam wrażenie, że jest lepsze punktowanie niż sama gra. Pewno wzorem jakimś, odnośnikiem dla trenera Myśliwca i dla nas wszystkich jest 30-35 minut z Lechem w sercu Łodzi. Myślę, że docelowo każdy kibic Widzewa, tak jak trener, chciałby widzieć Widzew tak grający przynajmniej przez 50-60 minut w każdym meczu. I myślę, że to jest taki wzór, do czego dąży trener Myśliwiec. No, natomiast no, to oprócz tych minut z Lechem, tych 30-35, no to uważam, że nasza gra wygląda mocno, mocno przeciętnie. I na razie wygląda tak, że przed nami będzie sezon, w którym możemy być no niestety średniaczkiem, takim średniaczkiem, przeciętniaczkiem, który pewno gdzieś się zakręci w środku tabeli. Ja mogę wam zdradzić, że przed sezonem obstawiałem Widzew, miejsce, jakie Widzew może zająć w tym sezonie w przedziale 6-10. Dalej to podtrzymuję, że takie miejsce między 6 a 10 jest tutaj, będzie, że tak powiem, takim, no, to jest nasz potencjał według mnie w tej chwili. Oczywiście chciałaby dusza do raju, chciałbym więcej. Uważam, że można by było zrobić więcej, natomiast no, przede wszystkim, tak jak mówię, brakuje mi tej klasycznej dziesiątki. Tak. Wspominałeś o Alvarezie. No ja Alvareza tak krytycznie nie oceniam jak ty. Mam trochę inne spostrzeżenie na jego temat. Uważam, że to jest w tej chwili nasz najlepszy piłkarz. Natomiast dzisiaj no, jakaś pomroczność jasna. No debilis w czystej postaci. Nazwijmy rzeczy po imieniu. No chłop ma żółtą kartkę. Oczywiście mógł stanąć przed piłką, no ale ten ruch nogą no, był jednoznaczny. No, Kwiatkowski nie miał innej możliwości. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że może pochopnie postąpił sędzia, tak, że wiedział doskonale, że Alvarez ma żółtą kartkę, że to może zabić mecz. Natomiast no, Alvarez dał pretekst, no, zachował się idiotycznie i osłabił drużynę, no, w mojej ocenie. I nic go nie usprawiedliwia. Natomiast oczywiście widzę jego straty, szczególnie no, było kilka sytuacji w tym sezonie, gdzie sprawił mocny smród, mówiąc kolokwialnie, pod naszą bramką, natomiast uważam, że no, z przodu nam daje bardzo dużo. Widzę inny problem i znowu wrócę do dziesiątki. Ktoś może powiedzieć, że z uporem maniaka i po prostu jestem już wariatem na tym punkcie, ale no niestety, no, takie są moje odczucia. Według mnie Fran Alvarez jest najlepiej wyszkolonym technicznie piłkarzem w naszej drużynie. On ma za zadanie brać piłkę spod pola karnego i ją wprowadzać do gry. Dlaczego? Dlatego, bo właśnie jest najlepiej wyszkolonym piłkarzem w naszej drużynie. I to jest duży problem, bo ze wszystkich zawodników w środku pola, którzy grają, to właśnie pewno jemu trener Myśliwiec powierza tą rolę. Gdybyśmy mieli klasyczną dziesiątkę, dobrze wyszkolonego piłkarza, stricte ofensywnego, to pewno jego rolą by było wprowadzanie tej piłki,
Bo widać, że no Fran ma z tym problem, tak? Ma z tym problem, czasami ma te głupie straty tutaj w naszej tutaj strefie obronnej. I moim zdaniem to jest ten problem, że my nie mamy tej klasycznej dziesiątki, która by była odpowiedzialna za taką grę właśnie, za wprowadzanie tej piłki, za rozgrywanie tej piłki. Fran to jest ósemka i oczywiście fajnie się znajduje w wielu sytuacjach, natomiast uważam, że Fran czym dalej od naszego pola karnego, to lepiej dla Widzewa. No, z tym się zgadzam, co powiedziałeś w ostatnim zdaniu, bo bardzo często to wyprowadzanie piłki spod pola karnego kończy się z frodem. Nie pamiętam, w którym meczu, ale straciliśmy ostatnio w taki sposób bramkę po wyprowadzeniu jego właśnie piłki z pola karnego, gdzieś tam pod nogi podanie do przeciwników. Generalnie nie rozumiem też tego wybijania na oślep często, kiedy odbieramy piłkę w polu karnym. No ja to wiadomo, jestem trochę przesiąknięty piłką hiszpańską i spokojem w rozgrywaniu piłki, natomiast bardzo, bardzo często, przepraszam, bardzo często jest taka sytuacja, gdzie gdzieś tam no wychodzimy spod opresji i generalnie przyjmujemy tą piłkę w polu karnym, nawet stojąc jakby zawodnik, który tą piłkę ma twarzą do bramkarza czy do kolegi obok, i widzisz, że na tej pozycji jest czysto i że może ją swobodnie zagrać, żebyśmy mogli wyjść spod pressingu, gdzieś tą piłkę rozegrać i spróbować coś zrobić, to wybijamy ją na oślep. Kompletnie tego nie rozumiem. Dla mnie to jest element, który definiuje dobrą drużynę od tej słabej i dlatego uważam, że na ten moment nie jesteśmy wybitnym zespołem. Oczywiście też nie oczekuję tutaj zawodów jak z Premier League czy z La Ligi, no ale mimo wszystko jednak wolałbym, żeby ten widzę w sytuacjach właśnie takich, kiedy gramy z Jagiellonią, która jest do ogrania, to po prostu z takich sytuacji wychodził częściej, bo procentowo pewnie na ileś tam wyjść z takiej sytuacji w polu karnym, takie wybicie na oślep może się zdarzyć już niejednokrotnie bramką, co już się nieraz trafiło. Ale też może po dobrym zagraniu i dobrego wyjściu spod pressingu może się nadarzyć dobra okazja do zdobycia bramki w drugą stronę, więc generalnie ja nie kupuję tego wybijania. Brakuje nam spokoju w takich sytuacjach. A Fran jak to Fran, no, strzela bramki ważne, ładne przede wszystkim, natomiast no, tak jak powiedziałeś, to wychodzenie z piłką przy naszej bramce to nie za ciekawie to wygląda. No ale też nie będę wieszał całych psów na nim, bo nie on tutaj jest jako jedyny odpowiedzialny za tą porażkę. Myślę, że jako cały zespół zagraliśmy dosyć przeciętnie na tle przeciętnej Jagiellonii. Myślę, że tutaj więcej nie ma co mówić na temat tego meczu, no bo chyba powiedzieliśmy wszystko. No generalnie jak wspominałem o napastnikach i o tej całej sytuacji, to zapomniałem. Później sobie przypomniałem, jak wspomniałeś o Hamuliczu, to ja zapomniałem, że w ogóle taki zawodnik u nas jest, także to tak mniej więcej obrazuje sytuację, jaką mamy na dziewiątce, że mamy Rondicza, który gdzieś tam się stara, walczy i tak dalej, i tak dalej, to jest fajny chłopak, ale no wiadomo, że tutaj jest potrzebny ktoś, kto będzie te bramki strzelał, a nie będzie tylko fajny i sympatyczny, bo takich sympatycznych gości to mamy bardzo dużo. Ale nie wszyscy być może dają to, co byśmy chcieli, żeby dawali, więc my mamy rozliczać ludzi na boisku w koszulce Widzewa z tego, co prezentują od strony piłkarskiej, a nie od tego, czy oni są sympatyczni, czy fajni. I dlatego mam nadzieję, że tutaj w tej materii coś się pojawi ciekawego. Również nie rozumiem, dlaczego Sypek gra. Dzisiaj ktoś takiego fajnego posta napisał na Twitterze na temat tego całego przepisu o młodzieżowcach, że taki kasus Rakowa Częstochowa, gdzie zapłacił 1 000 000 euro za to, że ten młodzieżowiec u nich się nie pojawiał, a właśnie sprzedali zawodników chyba za 15 000 000 euro, także oczywiście wiadomo, tutaj przy mniejszych zespołach jest okienko wystawowe dużo mniejsze i dużo mniej możliwości, żeby takiego zawodnika sprzedać za taką kwotę, ale mimo wszystko pokazuje to ułomność tego systemu, że postawili, po prostu grali sobie i to nie zrobili jakiegoś super wyniku. No, mimo wszystko ci zawodnicy odchodzą za duże pieniądze. No i jak wiadomo, nie trzeba tutaj być wielkim matematykiem, żeby policzyć sobie, że przy takich transferach, jakie oni zrobili, no to te 1 000 000 euro to wypada blado, tak? Więc
Generalnie rzecz biorąc, nawiązuję tutaj oczywiście, chcę nawiązać do Antoniego Klimka. Wszedł na boisko, oddał strzał z dystansu, dosyć groźnie. I no tylko pokazał, że powinien być na boisku, no po prostu. Nie rozumiem, dlaczego go nie ma, bo daje dużo więcej niż Sypek na ten moment. Przepis jak to przepis, no niektóre są po to, żeby je łamać. Wolałbym mieć 11 zasługujących na boisko niż powiedzmy 10 i 1, który jest, bo tak musi być, bo inaczej będziemy zaliczać plecy finansowe. Może na dzień dzisiejszy nie jesteśmy klubem, który jest w stanie konkurować z Rakowem Częstochowa, jeżeli chodzi o możliwości spłacenia takich minusów, ale mimo wszystko no, mam nadzieję, że ten przepis w którymś momencie się sam siebie wykluczy z życia w polskim futbolu, bo do niczego dobrego to nie prowadzi. No, myślę, że ci bogaci i ci możni będą sobie z tego robić co chcą, a ci troszkę mniejsi będą właśnie patrzeć tak jak my, a marnujemy z drugiej strony zawodnika, który no, w każdym meczu jak wchodzi, to pokazuje coś ekstra i widać, że ma gaz, widać, że ma coś, co jest na pewno dobrym okienkiem wystawowym na to, żeby go sprzedać za duże pieniążki w przyszłości, także no, chciałbym, żeby ten Klimek się pojawił jak najczęściej. No zdecydowanie, też jestem zdania, że powinniśmy Antka rozwijać, bo ma chłopak spory potencjał na pewno i też jestem zdania, że powinien grać znacznie więcej. Oczywiście też jest, to jest jeszcze młody chłopak na dorobku, on będzie jeszcze grał nierówno, natomiast no, ja zdecydowanie widzę większy potencjał w Antku niż w Sypku, z całym szacunkiem. I to jest dla mnie decyzja niezrozumiała. Ja tego nie rozumiem, ja tego w ogóle nie kupuję. A co do samego przepisu młodzieżowcu, to już pewno wielokrotnie tutaj na łamach Red Roomu mówiliśmy o tym, że no to jest po prostu debilny przepis, umówmy się. To jest debilny przepis, jest niezrozumiała decyzja PZPN-u, że ten przepis został utrzymany na kolejny sezon. On wypacza sens prawdziwej rywalizacji sportowej. Często piłkarze po prostu grają tylko dlatego, że mają PESEL odpowiedni i właściwie tylko tyle i dlatego mają miejsce na boisku. Doskonale wiemy, że jest mnóstwo piłkarzy, którzy po zakończeniu wieku młodzieżowca nie potrafią się odnaleźć już na tym poziomie. No, najlepszym przykładem jest Ernest Terpiłowski, który też był forowany na to, że jest sprzedażowy i tak dalej, i tak dalej. A wiadomo, gdzie Ernest dzisiaj gra, gdzie skończył i takich piłkarzy jak Ernest jest bardzo dużo. Jedyne, co mnie cieszy, to Marcel Krajewski. Tu muszę postawić plusik. Wydaje mi się, że to jest chłopak, który może się fajnie rozwijać. Zdecydowanie wolę oglądać Marcela Krajewskiego w podstawowym składzie niż Castratiego. Uważam, że pod każdym względem to jest korzyść dla drużyny, dla klubu. Po pierwsze, że to jest nasz chłopak, Polak, młody, na którym w przyszłości, daj Boże, możemy zarobić jakieś pieniądze. A też sportowo nie widzę jakiejś różnicy między Castratim a Krajewskim. Wręcz bym powiedział, że Krajewski mi się zdecydowanie bardziej podoba niż Castrati i tutaj na pewno plus przy tym i fajnie by było, żeby ten chłopak dalej grał w podstawie, dalej się rozwijał. Oczywiście musimy mieć z tyłu głowy, że to są młodzi chłopcy, że oni mają prawo do tego, żeby popełniać błędy, ale ja osobiście jestem takim lokalnym patriotą i wolę, żeby młody Polak popełniał błędy niż jakiś no-name z zagranicy. Takie mam do tego podejście. Ten przepis, mówię, to jest po prostu debilnym przepisem. Pokazuje, że jak masz pieniądze, to możesz sobie kupić niegranie tym młodzieżowcem. Nas oczywiście na to w tej chwili jasna sprawa, że nie stać po prostu i musimy grać tym młodym. Ale no to jest ze wszechmiar przepis idiotyczny. A wystarczyłoby tylko go zmienić na zasadzie nie karania, tylko nagradzania. Myślę, że wysokie kary, wysokie nagrody finansowe sprawiłyby, że kluby same po prostu chciałyby promować młodych Polaków, dlatego żeby miały z tego korzyść po prostu podwójną. Nie dosyć, że mogłyby zarabiać z tych nagród od PZPN-u
jakieś godziwe pieniądze, to jeszcze promowałyby tych młodych piłkarzy, za których mogłyby w przyszłości zgarnąć jakieś tam fajne sumy, sprzedając ich do zachodnich lig. Natomiast system karania jest dla mnie niezrozumiały i tak jak właśnie tutaj wspominaliśmy, że płacenie kary za to, że nie grasz młodzieżowcem, jeżeli klub na to stać, to jest żaden problem. Można powiedzieć, że tak jak Raków śmieje się w nos, tak on sprzedał sobie piłkarzy, tak jak wspominałeś, za 15 milionów euro, no to jest praktycznie roczny budżet Widzewa. Też trzeba powiedzieć, że no wiesz, no okno wystawowe to europejskie puchary, tak? Tam jest mnóstwo skautów, mnóstwo obserwatorów. Dopóki my nie pokażemy się, że tak powiem, szeroko w Europie, to raczej szanse są marne, żebyśmy byli w stanie zarabiać na piłkarzach aż tak duże pieniądze. Jednak puchary to wszystko determinują i puchary sprawiają, że tych piłkarzy promujesz tak naprawdę, bo polska ekstraklasa, no to z całym szacunkiem, ale to nie jest jakaś poważna liga, która mogłaby wypromować piłkarza tylko samą grą w tej lidze, tak? Jeżeli nie dołoży się do tego jakichś występów w europejskich pucharach, to trudno jest marzyć o tym, żeby sprzedawać piłkarzy za jakieś grubsze pieniądze. No zgadzam się, no co tutaj dużo mówić. No myślę, że ten temat wyczerpaliśmy już, zresztą poruszamy go któryś raz z rzędu, za każdym razem, kiedy przydarza się sytuacja, że gra zawodnik, który niekoniecznie powinien grać w danym momencie, bo po prostu jest pod formą albo jest lepszy od niego w tym momencie, to zawsze gdzieś tam te demony wracają i o tym wspominamy, to myślę, że no temat Jagiellonii wyczerpaliśmy, temat tego całego systemu z młodzieżowcami, to myślę, że też każdego po kolei mniej więcej oceniliśmy, to co nam się podobało, co nie. Na podsumowanie okienka przyjdzie jeszcze czas, bo jeszcze jest trochę czasu. Tutaj dyrektor Wichniarek jeszcze ma taki mały zapas do tego, żeby się w jakiś sposób tutaj wykazać. I wtedy myślę, że będzie można fajnie to podsumować, co się wydarzyło na plus, co niekoniecznie. To może jak jest okazja i długo nas nie było, to może jeszcze tak na szybko przedyskutujemy ten mecz z GKS-em Katowice, bo w teorii jest to zespół, który powinniśmy zjeść, natomiast te wyjazdy, te mecze u siebie są diametralnie różne. Teraz jestem ciekaw, jak my się zaprezentujemy na tle takiego przeciwnika, który, no umówmy się, no nie jest wybitny, natomiast łatwy do grania też nie jest. Dla mnie takie mecze z Gieksą, szkoda, że bez kibiców Widzewa, bo to był akurat jeden z tych meczów, na którym chciałem się pojawić na pewno. I pewnie na nim bym się pojawił, tak samo jak chciałem się pojawić w Lublinie. To też był taki wyjazd mocno, mocno fajny, kibicowski, natomiast też się nie wydarzy. No i myślę, że ten mecz to jest taki mecz, który trzeba wygrać. Natomiast czy to się uda? Jak ty to widzisz? No dla mnie generalnie trudny teren, bez kibiców. Teoretycznie Beniaminek, ale w praktyce zespół, który na pewno na nas się bardzo mocno zepnie. Różnica punktowa też nie jest jakaś bardzo duża, bo tak naprawdę między nami jest 3 punkty. Jeszcze pewnie dwie kolejki temu byśmy mówili, że Widzew tutaj będzie mocno, mocno piął się ku górze. Te ostatnie mecze i z Pogonią, i z Jagiellonią mocno wyhamowały ten impet. No i co? I teraz pytanie, co wydarzy się w Katowicach, bo później mamy Piast u siebie, który no u siebie wiadomo, jesteśmy zupełnie innym zespołem, natomiast Piast też na ten moment mocno, mocno gruje i teraz ta wygrana w Częstochowie, więc myślę, że no takie dwie ciekawe kolejki, w których wydaje mi się, że może wydać rzeczywiście wszystko. Biorę pod uwagę, że możemy przegrać te dwa mecze, jak również jestem w stanie uwierzyć, że możemy te dwa mecze wygrać. A jak ty widzisz to? Ja myślę, że te dwa mecze najbliższe pokażą nam prawdę o tej drużynie, powiedzą nam zdecydowanie więcej i zobaczymy, gdzie tak naprawdę będziemy, no bo już trzeba powiedzieć, że zbliżamy się do półmetka tej rundy jesiennej, czas szybko leci.
Dopiero zaczynaliśmy ligę, a to już za chwilę będzie półmetek. Mamy pierwszą przerwę reprezentacyjną, można powiedzieć, na jesieni i zawsze tak się przyjęło mówić, że ta przerwa już pokazuje, gdzie dana drużyna może się plasować. No i niestety z bólem serca trzeba powiedzieć, że tak jak wspominałem wcześniej, że na chwilę obecną wyglądamy na po prostu ligowy dżemik, tak zwany, że tak brzydko powiem, czyli przeciętniak, średniak. Natomiast te dwa mecze na pewno dadzą nam więcej odpowiedzi i już wtedy będziemy mogli z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, na co Widzew będzie stać, przynajmniej w rundzie jesiennej. No Katowice to jest taki historycznie, jak już mówiłem wcześniej, niewygodny rywal. Nam się zawsze ciężko grało z Katowicami, to zawsze były ciężkie, takie zacięte mecze, wyrównane. Na pewno Katowice lepiej wyglądają u siebie niż na wyjazdach. No, można powiedzieć, że z tą Jagiellonią, która dzisiaj nas ograła na stojąco, jakimś tam niewielkim wysiłkiem, Katowice potrafiły wygrać u siebie, tak? Więc na pewno to nie będzie jakiś łatwy, przyjemny mecz dla nas. Jak to się popularnie, wiesz, mówi, mecz walki to będzie. No i sam powiem ci szczerze, że nie wiem, co myśleć. Na pewno tutaj nie pokuszę się o jakieś, wiesz, wielkie prognozy tego meczu, bo my jesteśmy w tej chwili drużyną totalnie, mam wrażenie, nieobliczalną. Potrafimy zagrać jakiś fajny mecz dosyć, tak, na przykład z Lechem, gdzie te 35 minut no, było fenomenalne w naszym wykonaniu. Później oczywiście sporo też szczęścia po naszej stronie. Natomiast dowieźliśmy to i to się liczy. Jesteśmy jedyną chyba drużyną, która pokonała Lecha w tym sezonie. Tak na marginesie mówiąc. Natomiast no, potrafimy zagrać taki po prostu... No, zagrać to jest dużo powiedziane, bo uważam, że w Szczecinie to my nie graliśmy w ogóle w piłkę. Nas tam nie było. Byliśmy statystami. Oj, tam to dzisiaj... nas zmietli, nie? Tam nas zmietli. Tak, to był chyba najsłabszy mecz Myśliwca, zdecydowanie. Natomiast no, dzisiaj w Białymstoku no, nie było może takiej aż wielkiej tragedii, jak była w Szczecinie, no, ale też trzeba powiedzieć, że nie było jakoś bardzo, bardzo lepiej, tak jakoś o wiele lepiej. No. To też był bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu, więc ciężko prognozować. Mam nadzieję, że te dwa tygodnie przerwy sprawią, że trener będzie mógł popracować z tą drużyną, wyciągnąć jakieś już mityczne wnioski, przeanalizować coś, może coś zmienić, bo też mam takie czasami wrażenie, że no nie chcę tego jeszcze wyrokować oczywiście, bo cały czas się przyglądam, to jest praca na żywym organizmie i tak jak my kibice obserwujemy to wszystko na bieżąco, mamy oczywiście prawo to oceniać, to co widzimy na tu i teraz, natomiast w dłuższej perspektywie jeszcze ciężko tutaj coś wyrokować takiego wielkiego, natomiast mam takie wrażenie, że czasami jak oglądam mecz Widzewa, mam wrażenie, że my nie mamy planu B. Że trener Myśliwiec ma swoją filozofię gry, której się oczywiście trzyma i okej, to jest okej jak najbardziej. Natomiast głównym założeniami trenera Myśliwca, to co pewno możemy zaobserwować, jest pressing. Ten Myśliwiec chce grać intensywnie, chce grać, podchodzić wysoko pod rywala, chce presować przede wszystkim. Mówił właśnie o tym na konferencji po meczu w Szczecinie, że tam przede wszystkim nie byliśmy sobą, brakło nam pressingu, nie presowaliśmy, etc., etc. Natomiast czasami mam wrażenie, że tak jak było za trenera Niedźwiedzia, że później niestety odnosiłem wrażenie, że trener Niedźwiedź trzyma się jakiejś swojej filozofii i my nie mamy alternatywy. Tak samo mam tutaj takie wrażenie. Mam nadzieję, że mylne. Mam nadzieję, że to wrażenie zniknie bardzo szybko w mojej głowie. Natomiast zaczynam mieć też takie trochę déjà vu z trenerem Niedźwiedziem, że my nie mamy też żadnego planu B. Po prostu gramy swoje, mamy presować. Jeżeli nam to nie wychodzi, to nie potrafimy nic zmienić, cały czas gramy z uporem maniaka swoje i widać ewidentnie, że nie przynosi nam to wielu korzyści, ale zmian nie ma, tak? Tak jak mówię, jest to jeszcze za wcześnie, żeby jakoś tam globalnie to oceniać, natomiast takie wrażenie pojawiło się w mojej głowie, głównie po meczu w Szczecinie, dzisiaj niestety znowu się tam gdzieś tam z tyłu głowy zalęgło.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dłuższej perspektywie. Tak jak mówiłeś, no dwa takie niewygodne mecze, tak? To nie są drużyny, które by można było powiedzieć potentaci naszej ligi, tak samo jak Katowice, które są Beniaminkiem po wielu, wielu latach, tak samo jak Piast. Natomiast no Piast trzeba powiedzieć, że zdecydowanie jest na fali wznoszącej. Wywieźli teraz, tak jak tutaj wspominaliśmy, 3 punkty z Częstochowy. Michaela Maya, którego wszyscy doskonale znamy, no myślę, że jest naprawdę w topowej teraz formie, ma liczby, gra naprawdę bardzo fajną piłkę. I no to i też Bukowicz też robi robotę tam. To już jest kolejny sezon. No tak. Fajnie grają na pewno. I to na 100% to nie będzie łatwy mecz, to nie będzie jakaś przechadzka, jakiś spacerek, to na pewno będzie ciężki mecz, no ale przed nami, tak jak mówię, jeszcze te Katowice, które historycznie nigdy nie były łatwym rywalem dla nas, zawsze te boje były dosyć ciężkie, takie zacięte. Nie przypominam sobie jakichś tam strasznych, dużych wyników bramkowych w tych meczach, to przeważnie były mecze takie na styku. Nawet jak wygrywała jedna czy druga strona, to raczej nie wygrywała większą ilością bramek niż dwie, więc to były naprawdę ciężkie mecze i takiego meczu też się spodziewam. No liczę tylko na to, że te 2 tygodnie pozwolą nam złapać jakiś nowy oddech, nową energię. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, no chodzą słuchy, że ten Hamulicz ma zacząć trenować, więc liczę, że jak najszybciej będzie w stanie dojść do tej formy i chociaż wchodzić z ławki jakieś ogony, bo do tej pory trzeba powiedzieć też, że ten Hubert Sobol, który zmieniał Rondicza w kilku meczach, no też tam nic nie dał. No, szkoda mi przede wszystkim było tej akcji w poprzedniej kolejce w sercu Łodzi z Radomiakiem, gdzie ten Kerk mu takie ciasteczko rzucił w pole karne i wystarczyło tylko dobrze dostawić stopę do tak zwanego pustaka. Niestety tak się nie stało i dlatego liczę też na tego Hamulicza. No i znowu się powtórzę. Dziesiątka, dziesiątka i jeszcze raz dziesiątka. 9 września zamyka się okienko transferowe. Mamy jeszcze trochę czasu. Bardzo, bardzo liczę na to, że będziemy w stanie sprowadzić jakiegoś kreatywnego, dobrze wyszkolonego technicznie zawodnika, przede wszystkim mobilnego, biegającego, który by nam dał nową jakość w środku pola, który by dał tej drużynie i trenerowi nowe rozwiązania, nowe możliwości i myślę, że taki piłkarz sprawiłby, że nasza gra mogłaby wejść naprawdę na wyższy poziom, bo to nie jest tylko to, że mielibyśmy dziesiątkę z prawdziwego zdarzenia, tylko jeszcze inni zawodnicy mogliby na tym skorzystać, tak jak na przykład Kuba Łukowski. No i co? I chyba tym miłym akcentem i zapowiedzią tego, co może się jeszcze wydarzyć do 9 września, tak? Dobrze mówię? 9, tak? Tak, 9. No, to myślę, że tym miłym akcentem możemy to zakończyć i no i szykuje się jakiś mecz, z tego co słychać, jakiś mecz się kontrolny szykuje w przerwie między teraz, w tej przerwie na kadrę między kolejkami, więc zobaczymy. Może ten mecz też tutaj pomoże trenerowi, żeby jakieś nowe rozwiązania wdrożyć, żeby zobaczyć może jakieś inne ustawienia, żeby zrobić znowu przegląd wojsk, bo to jest taki moment, gdzie możesz mocniej popracować na pewno z drużyną, bo nie ma meczu ligowego, więc możesz trochę dołożyć do przysłowiowego pieca. Wiesz co, no i możesz coś tam poprawić. No. Ja sobie tak patrzę na te wyniki jeszcze tak na koniec, to generalnie przegraliśmy z tymi zespołami, z którymi pewnie większość ludzi wpisywała porażkę już przed sezonem. Bo tak prawdę mówiąc, no to mamy 1 punkt grając w 10 na Stali, gdzie ten mecz też tak naprawdę kiepsko się ułożył dla nas. Do tego ten Lech u nas, pewnie też dużo ludzi tutaj powątpiewało. Generalnie ten sam początek sezonu dosyć ciężki. Krakowia na wyjeździe wygrana, pewnie też się mało kto spodziewał, że w takim stylu tam wygramy. Tym bardziej, że prezesem jest Dróżdż, który wiadomo, że na Widzew tutaj to pewnie tam motywacje poszły z każdej strony, żeby tylko nas ukłuć. Ze Śląskiem no, remis w Łodzi po bardzo słabym meczu wtedy, jak dobrze pamiętam. Zostaliśmy stłamszeni przez Pogoń Szczecin. W tamtym meczu nie mieliśmy nic do powiedzenia tak naprawdę. No, ze Śląskiem też wiesz, też w dziesiątkę, bo Kozłowski dostał czerwoną kartkę, prawda? No, więc tak naprawdę, no to widzisz, to zobacz, to ja, to w takim razie tutaj na flaszko... No trzy czerwone w tym sezonie, nie?
Trochę to słabo wygląda. Wedle, no tak, tak, tak. Trzy czerwone. Nie wiem dlaczego tutaj na Flash Score mi pokazuje. Nie pokazuje mi tej czerwonej ze Śląskiem, no ale nieważne. No to tak czy tak, no. Pogoń Szczecin, no to w tym meczu nie mieliśmy nic do powiedzenia, a potem ten Radomiak. Wesoły mecz. Myślę, że wesoły mecz i trochę za dużo nerwowości, bo byliśmy dużo lepszym zespołem, ale wynik 3-2, wiadomo z jakich okoliczności. Tak, myślę, że z Radomiakiem jakby się skończyło, nie wiem, 5-2, to by nikt nie mógł mieć pretensji, nie? To był dobry mecz ofensywny, natomiast znowu mogliśmy mieć, wiesz, zastrzeżenia spore do tej defensywy, tak? Bo też tam troszeczkę, nie, no, w defensywie no taki radosny futbol. W defensywie jesteśmy mizerni, tu się nie ma co zakłamywać. Generalnie, wiesz, trzeba powiedzieć, że takim, tak jak mówiłem wcześniej, takim zdecydowanym wzorem, do którego mogę się założyć o każde pieniądze, że zmierza trener Myśliwiec i to jest dla niego taki leitmotiv tego sezonu, to coś, co by chciał widzieć w zdecydowanie większym wymiarze czasowym, to jest te 30-35 minut z Lechem Poznań, które zagraliśmy w sercu Łodzi, tak? To był taki futbol, który pewno każdy z nas, kibiców Widzewa, chciałby widzieć, tak jak mówiłem, przynajmniej, nie wiem, 50-60 minut, żebyśmy tak w stanie byli zagrać. I pewno też trener. No, reszta uważam, że, no tak jak mówiłem na początku, z moich obserwacji wynika na chwilę obecną, że Widzew trochę lepiej punktował, niż tak naprawdę grał. Myślę, że jest sporo do poprawy, szczególnie ta gra defensywna, ta koncentracja na początku meczów, szczególnie tych wyjazdowych. No nie możemy sobie pozwolić, no umówmy się, no poważna drużyna nie może sobie pozwolić, żeby dostawać dzwona w drugiej minucie meczu, tak? No umówmy się, no w ten sposób to my tej ligi nie zawojujemy niestety. No i co, należy się podpisać pod tymi słowami. Też jestem tego samego zdania, że no nie możesz tracić, aczkolwiek tracą nawet najlepsze zespoły na świecie w pierwszej minucie i to się zdarza, natomiast my koncentracji na początku meczu brakuje nam jej bardzo często i to nie jest pierwszy sezon, bo pamiętam, że za trenera Niedźwiedzia było też tak, nie wiem czy rzut aż tak daleko sięgasz pamięcią, ale takie mecze z Piastem Gliwice, takie mecze z Radomiakiem, gdzie ten nasz zespół na początku meczu kompletnie nie wiedział co się dzieje, dawał spychać się do defensywy, brakowało koncentracji, tak jakbyśmy w ogóle byli nieobecni na boisku i mam wrażenie, że właśnie to z Pogonią i to z Jagiellonią, albo to jest jakiś problem tutaj wysokiego pressingu i intensywności narzuconej przez przeciwników, albo gdzieś jest problem z koncentracją, no ciężko mi jest ocenić, bo nie jestem w zespole, ale no ten problem przynajmniej ja go widzę od dawien dawna i nie podoba mi się to, bo bardzo często w tych pierwszych minutach bez znaczenia z kim gramy śmierdzi bramką i te lepsze zespoły to po prostu wykorzystują, czasami mamy dużo szczęścia, później gdzieś tam po 15-20 minutach łapiemy oddech, łapiemy jakiś tam komfort, tylko że ten komfort czasami łapiemy w momencie, kiedy już jest blacha albo no przeciwnik tak ciśnie, że ta bramka wisi w powietrzu, także... No więc mam jeszcze takie przemyślenie, że ten początek sezonu można by było podsumować w takich krótkich żołnierskich słowach, że wiecie, może trochę wleję otuchy w wasze serca, bo pewnie nie jesteście zadowoleni, tak jak my. Natomiast myślę, że tak, nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać po tym meczu w Szczecinie czy dzisiejszym, ale też równie dobrze, no nie jest jakoś super rewelacyjnie. No, wygląda na to, że niestety będziemy po prostu przeciętniakiem i średniakiem, tak? Chciałbym się mylić, chciałbym, żeby gra drużyny tak ewoluowała teraz po tej przerwie reprezentacyjnej, żebyśmy powiedzieli, nie, Widzew nie będzie jednak średniakiem, Widzew spróbuje powalczyć o coś więcej. Ale na chwilę obecną niestety trzeba powiedzieć po tym początku sezonu, już w takim półmetku tej rundy jesiennej, do której się zbliżamy nieuchronnie, że może wygląda na to, że niestety będziemy takim przeciętniakiem, średniakiem, który się gdzieś zakręci w środku tabeli. Może trochę wyżej, może trochę niżej, ale na pewno poniżej szóstego miejsca. Natomiast, no tak jak mówię, no miejmy nadzieję, że ta przerwa reprezentacyjna sprawi, że ta drużyna pójdzie do góry, że ta gra będzie wyglądała lepiej.
No i tak z tą wiarą was zostawiam. No musimy tak trzymać kciuki, bo nie mamy innego wyjścia. Tak samo jak musimy liczyć na to, że zawodnicy, którzy zostali sprowadzeni w letnim okienku zimowym, no odpalą w trochę większej grupie niż Kozłowski i Kuba Łukowski, który, no tak jak mówię, no, cały czas twierdzę, że dałby nam zdecydowanie więcej, gdyby grał na swojej nominalnej pozycji, czyli skrzydle, a że nie mamy takiej klasycznej dziesiątki w rozumowaniu filozofii trenera Myśliwca, więc Kuba musi grać na nie swojej pozycji z braku laku. Dobrze. Dziękujemy wam za obecność. Po długim rozbracie z Red Roomem jesteśmy z powrotem. Ja niestety muszę kończyć, bo wstaję bardzo wcześnie. Tutaj widzę, że kolega Zizu mógłby do jutra rozmawiać. Ja niestety dzisiaj aż tak bardzo nie mogę. Nie, no, spokojnie. Spokojnie. Ja bym sobie pogadał, ale jak sobie pomyślę, że mam wstać o tej godzinie 6, to generalnie już mi się oczy zamykają. No co, myślę, że następny Red Room. Fajnie by było, jakby się pojawił jakiś gość. Może rzucimy jakiegoś posta z jakimiś propozycjami, jeżeli chodzi o piłkarza, bo w sumie dawno piłkarza z naszego zespołu, naszego klubu nie było u nas, więc myślę, że warto by było może z kimś porozmawiać i będziemy starać się być częściej, regularnie i przede wszystkim na bieżąco. Dziękujemy wam wszystkim. Szkoda, że dzisiaj was nie było jako tych aktywnych rozmówców, ale myślę, że to na pewno wróci. Może dzisiaj mieliście ochotę posłuchać tylko nas. Dawno nas nie słyszeliście, więc no nic. Ja dziękuję. Zizu, jak chcesz, to zostajesz. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Pozdrawiam. Nie, no też uciekam i do usłyszenia. Będziemy na pewno w kontakcie i będziemy was informowali o dalszych ruchach. Miejmy nadzieję, że to niedługo nastąpi. Także trzymajcie się. I no i co, liczymy na dużo lepszy występ za 2 tygodnie na Bukowej w Katowicach. To był Widzew Red Room 66. Do Widzewa. Cześć.